Witam Państwa serdecznie na konferencji prasowej po meczu Grypsłupsk Polzania Malbork, zakończonym wynikiem 3-1 dla gospodarzy. Są ze mną trenerzy obu zespołów. Jako pierwszego proszę o komentarz drugiego spotkania trenera na zespołu gości, pana Pawła Podziwojskiego. Dziękuję. Jeśli można o jakim zespole powiedzieć, że w ostatnim czasie zrobił największy postęp w grze i widać rękę trenera, to jest Grypsłupsk. Grają bardzo fajną piłkę. Spodziewaliśmy się dzisiaj, zasłużenie są liderem zespołu. Przesadzałem z przyłożeniem oka słowa Artyna Millera o tym, że grają awans, ale ja powiem tak, lubię ludzi takich, którzy mówią prawdę, bo w Polsce trzeba być przeciętny i nie mówić o celach. Powiedział jasno, że grał awans, dał pewności tej drużynie, dlatego szacunek. Nie będę komentował sędziowania, moim zdaniem kontrowersyjnie karny dla Grypsłupsk, ale to nie zmienia faktu, że Grypsłupsk był dzisiaj naprawdę dobrym zespołem. Stworzyliśmy bardzo fajne widowisko, bo mój zespół, nie będę mówił, czy był osłabiony, czy nie osłabiony, bo tutaj nikogo to nie odchodzi. Wyszliśmy tym, co mieliśmy. Staraliśmy się atakować, stwarzać sytuację, dlatego dla kibiców takie mecze powinny się odbywać. Co jeszcze? My jesteśmy trochę w innej sytuacji. Nie wiemy, co będzie w przyszłym sezonie. Budujemy zespół pod przyszły sezon, mamy dobrą sytuację. Ale mówię, tutaj gratulacje dla Grypsłupsk, bo tak jak już rozmawiałem, ten Krzysiu też czasem sobie i pogadaliśmy, pośmialiśmy się, ale facet mówi tak jak jest pewny siebie, chyba taki trzeba być i tej drużyny też popełnić tyle. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Teraz komentarz proszę trenera gospodarza, pana Krzysztofa Millera. Przede wszystkim dziękuję trenerze za miłe słowa. Co do meczu, tak jak trener tutaj powiedział, no myślę, że mecz fajny dla oka, dla kibiców, to na pewno. Bardzo cieszą nas te 3 punkty, bo cały czas jest to bardzo mocny zespół z bardzo dobrym trenerem. Szczerze to nie, w tym udało mi się pierwszy raz wygrać z trenerem, same na razie do tej pory porażki. Tak więc tutaj tym bardziej to zwycięstwo cieszy. Jeszcze raz podkreślę, z bardzo mocnym przeciwnikiem, naprawdę trudny mecz. Pod względem taktycznym i fizycznym widać, że zespół tutaj prowadzony przez trenera to jest jakość i zawsze jest niebezpieczny. Naprawdę mało który zespół potrafi strzec w meczu, zrobić sobie 3-4 tak groźne i dogodne sytuacje. Tak naprawdę ten mecz mógł się ułożyć inaczej. Mnie cieszy przede wszystkim to, że pomimo straconej pierwszej bramki dosyć szybko zespół odbudował się. Już nie było takiego czegoś, że chwili zwątpienia, że my tracimy awans, a przypominam cały czas te emocje w głowach gdzieś siedzą, stracona bramka, kibice, presja jeszcze rośnie, ale nie wiem, tutaj chłopaki pokazali jak bardzo chcą awansować i ta mentalność zwycięzcy, ta chęć wygrania jeszcze raz pokazała nam, jak bardzo, bardzo my chcemy ten awans zrobić. I jesteśmy na najlepszej drodze, dzisiaj też tam troszeczkę koliczanka pomogła, ale to nie chcę mówić kategorią pomogła, sezon cały czas trwa, dla nas nic się nie zmienia, musimy wygrać każdy następny mecz. Ja tylko powiem tutaj przy okazji obecności trenera Pawła, że kiedy walczyliśmy o utrzymanie, gdzieś zaczynałem swoje kroki w tej piłce seniorskiej, wiele pomocnych słów, podpowiedzi taktycznych, usłyszałem już trenera, naprawdę wiele się nauczyłem, mogę powiedzieć szczerze, że więcej niż na wszystkich konferencjach rozmowy z trenerem, które naprawdę otworzyły mi oczy na wiele spraw, nie tylko stricte sportowych, ale też w innych kategoriach życia, które zostaną tutaj gdzieś między nami. Ja za to bardzo dziękuję, bo to jest naprawdę świetny szkoleniowiec i bardzo się cieszę, że mogłem trenerze od ciebie się uczyć. Życzę powodzenia i wiem, że tu układasz te kostki jak zawsze. A my co? My dalej skupiamy się na kolejnym meczu, chcemy wygrać mecz. Bohaterowie są tam w szatni. Powiedziałem to im, że mamy najlepszych zawodników. Dalej tak uważam, są fantastyczni i tak naprawdę skupiamy się już. Dzisiaj się troszeczkę poświętujemy, a już od poniedziałku zaczyna się praca i będziemy walczyć dalej o ten awans. Dziękuję bardzo. Czy mamy pytania? Mam pytanie do Pawła. Dużą wartością na projekt zespołu jest Robert Wesołowski. Jak jego zejście zmieniło, jaki miał wpływ na większość zespołu? Robert Wesołowski to jest chyba jeden z lepszych w ogóle zawodników w tych rozgrywkach. Tylko ja nie szukam nigdy usprawiedliwienia. Szef Wesołowski wchodzi na karownik młody. Nie mogę mówić zespołowi, że szef Wesołowski skończył się mecz. Ja uważam, że młodzież weszła po przerwie, stwarzała sytuację. Robert Wesołowski jest zawodnikiem wyjątkowym, ale liczy się zespół. Na pewno może być handel do końca, nie wiem, że ma żebna. No więc
jest 18 ludzi, czy tam 15 w kadrze. Weszli młodzi mieli sytuację, popatrzyli. Ja nie mam do nich pretensji. Przegrali, dali doświadczenia z dobrym zespołem, także nie szukam alibi. Chciałbym tylko, żeby rower doszedł do zdrowia, bo to jest najważniejsze. A nie to, czy on jest ważny, czy nieważny. Kto to zna, to wie, że jest wartościowym zawodnikiem. Ale pracujemy, żeby byli kolejni wesołcy. I tego życzę. Dziękuję bardzo, do zobaczenia po kolejnym meczu.